Szanowni Państwo, otwieram obrady 41. sesji Rady Gminy w Radominie. Szanowni Państwo, na wstępie informuję, że posiedzenie Rady Gminy jest nagrywane i teletransmitowane. Administratorem danych jest gmina Radomin. Klauzula informacyjna znajduje się na tablicy ogłoszeń na sali posiedzeń Rady oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w zakładce Sesje Rady Gminy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa Radnych. Witam Pana Wójta Piotra Wolskiego. Witam zastępcę Wójta Pana Sławomira Roszka. Witam Panią Sekretarz Ewę Drawert. Witam Pana Mecenasa. Witam Panią Kierownik. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy oglądacie przez łącza internetowe nasze dzisiejsze obrady. Szanowni Państwo, przejdę teraz do przedstawienia proponowanego porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Od razu powiem, że na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Rada jest władna podejmować wszystkie decyzje. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt czwarty, wybór sekretarza obrad. Punkt piąty, sprawozdanie wójta gminy Radomin z wykonania uchwał Rady Gminy. Punkt szósty, informacja o działaniach wójta za okres od ostatniej sesji. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Radomin do Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii. Punkt ósmy, zgłaszanie interpelacji i zapytań. Punkt dziewiąty, udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania. Ostatni punkt dziesiąty, wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Kto z Państwa chciałby uzupełnić proponowany porządek obrad? Bardzo proszę. Przejdźcie tutaj bliżej, będzie Was lepiej widać na nagraniu. Przejdźcie tutaj w pobliżu nas. I odwróćcie się w tamtym kierunku. Drodzy Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa taką małą niespodziankę. Tak naprawdę to tylko zapowiedź. Chcielibyśmy wszystkich serdecznie Państwa radnych, tu wszystkich obecnych, ale także mieszkańców, tych, którzy nas oglądają, zaprosić na najbliższą niedzielę na godzinę 20 na terenie dawnego Parku Podwórskiego, na terenie parku przy boisku w Radominie odbędzie się inscenizacja rocznicy powstania warszawskiego, inscenizacja wybuchu powstania warszawskiego. W naszej interpretacji od 3 tygodni się przygotowujemy. Tutaj pan Dawid z panią Magdą Kokowicz przygotowuje to wydarzenie. Mamy ponad 30 aktorów, przygotowaliśmy piękną scenografię. Zaprosiliśmy do współpracy firmę zajmującą się pirotechniką, także pokaz i inscenizacja będzie wzbogacona no, takim akcentem pirotechnicznym, myślę, że nawet nie akcentem, ale takim porządnym wybuchem pirotechnicznym. W zeszłym roku ta inscenizacja się cieszyła dużą popularnością, także mam nadzieję, że w tym roku też Państwo zaszczycicie nas swoją obecnością i zechcecie nam towarzyszyć w tym dniu. Serdecznie zapraszam. Niedziela, godzina 20, park przy boisku w Radominie. Serdecznie zapraszam. Panie Sławku, bardzo dziękujemy. Dziękujemy tutaj młodym uczestnikom inscenizacji. Dziękujemy za zaproszenie. Zaproszenie przyjęte. I powracamy. Szanowni Państwo, rocznica ważna. 1 sierpień 1944 roku. Godzina wybuchu Powstania Warszawskiego.
Szanowni Państwo, powtórzę pytanie, które zadałem, to znaczy, czy ktoś z Państwa chciałby uzupełnić proponowany porządek obrad? Bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie, Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do przyjęcia porządku obrad sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy w tej chwili do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Jak zawsze protokół był do wglądu w sekretariacie Urzędu naszej gminy. Przejdziemy teraz do przegłosowania protokołu z obrad poprzedniej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji. Bardzo dziękuję. Kolejny punkt, wybór sekretarza obrad. Zgodnie z porządkiem ustalonym na początku naszej kadencji, proponowanym dzisiaj osobą jest pan Henryk Kwiatkowski. Przejdziemy teraz do przegłosowania tej kandydatury. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej kandydatury? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za wyborem proponowanego sekretarza obrad. Sekretarzem obrad dzisiaj jest pan Henryk Kwiatkowski. Bardzo gratuluję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5. Sprawozdanie wójta gminy Radomin z wykonania uchwał Rady Gminy za okres od ostatniej sesji. I panią sekretarz Ewę Drawert proszę o przedstawienie tego sprawozdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, informacja dotycząca wykonania uchwał Rady Gminy Radomin podjętych na sesji Rady Gminy Radomin w dniu 28 czerwca 2022 roku. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radomin na lata 2022-2026. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 lipca pod pozycją 3581 i weszła w życie z dniem 21 lipca 2022 roku. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Radomin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 lipca pod pozycją 3582 i weszła w życie z dniem 21 lipca 2022 roku. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radomin. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 lipca pod pozycją 3583 i weszła w życie z dniem 21 lipca 2022 roku. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik i worek. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 lipca pod pozycją 3584 i weszła w życie z dniem 21 lipca 2022 roku. Uchwała w sprawie przyznania dotacji w roku 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin. Podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 8000 zł dla parafii rzymskokatolickiej w Płonne. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Radomin na 2022 rok. Uaktualniono budżet gminnego programu profilaktyki. Uchwała zmieniająca uchwałę z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy gminy Radomin obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gmina Radomin udziela pomocy uchodźcom zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała w sprawie likwidacji filii w Dulsku Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie oraz dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki imienia Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 lipca pod pozycją 3586 i wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Radomin za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 lipca pod pozycją 3585 i weszła w życie z dniem 21 lipca 2022 roku. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Radomin wotum zaufania. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem gminy Radomin za 2021 rok Rada Gminy udzieliła wotum zaufania wójtowi gminy Radomin. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Rada Gminy zatwierdziła powyższe sprawozdanie. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Rada Gminy udzieliła absolutorium wójtowi gminy Radomin. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radomin w sprawie budżetu gminy na 2022 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 lipca pod pozycją 3580. Sprawozdanie z wykonania budżetu będzie oddzielnym opracowaniem sporządzanym w określono ustawowych terminach w 2023 roku. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomin na lata 2022-2033. Sprawozdanie z wieloletniej prognozy finansowej będzie oddzielnym opracowaniem sporządzanym w określonych ustawowo terminach w 2023 roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani sekretarz. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Punkt 6. Informacja o działaniach wójta za okres od ostatniej sesji. Panie wójcie, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni, zaproszeni goście. W okresie międzysesyjnym odbyłem następujące spotkania. 1 lipca spotkałem się z sołtysem sołectwa Płonko, panem Blumkowskim Leszkiem oraz z przedstawicielem tego sołectwa, mieszkańcem, panem Romanem Bullerem. Rozmawialiśmy o inwestycjach, które byśmy mogli dofinansować z Polskiego Ładu, a dotyczyłyby dróg położonych w tym właśnie sołectwie Płonko. 4 lipca odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół, panią Alicją Żebrowską i Małgorzatą Marcinkowską w związku ze zmianą ustawy oświatowej, która od 1 września wprowadza dodatkowe obowiązki na gminę. Będziemy musieli do każdej placówki oświatowej, łącznie z przedszkolami, zatrudnić tak zwanych pedagogów specjalistów. I rozmawialiśmy o funkcjonowaniu, o możliwości, o zwiększeniu budżetu, bo też będziemy musieli, zatrudnienie wiąże się też z kosztami. 9 lipca uczestniczyłem w 20. Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych połączonych z degustacją potraw regionalnych przygotowanych przez KGW z województwa kujawsko-pomorskiego. Odbyło się to na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. 11 lipca uczestniczyłem w posiedzeniu lokalnej grupy działania Dolina Drwęcy. Ocenialiśmy wnioski złożone przez gminy o dofinansowanie do inwestycji gminnych. 13 lipca uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami banku spółdzielczego z Kowalewa Pomorskiego. Natomiast 21 lipca spotkałem się z zarządem klubu sportowego Sokół Radomie. Rozmawialiśmy o zakończeniu sezonu, podsumowaliśmy zakończenie sezonu i rozmawialiśmy o nowym rozpoczęciu sezonu i o dofinansowaniu, możliwości dofinansowania przez gminę Radomin. 22 lipca wraz z przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Fodrowskim uczestniliśmy w obchodach z okazji Święta Policji, które odbyło się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie z panem przewodniczącym udaliśmy się na spotkanie do pana starosty Franciszka Gutowskiego. Przywitała nas też wicestarościna Danuta Malecka. Rozmawialiśmy o inwestycji znajdującej się na terenie gminy Radomin, której własnością jest powiat. Chodzi o drogę relacji Dulsk-Radomin. Starostwo otrzymało dofinansowanie do remontu tej drogi. Rozmawialiśmy o możliwościach
i o takich szczegółach, kiedy by starosta ogłosił przetarg, co by było tam robione, jakie mamy możliwości, ale też poruszyliśmy bardzo ważny temat z panem przewodniczącym. Uzgodniliśmy z panem starostą, że w centrum Radomina będzie trzeba przebudować skrzyżowanie dróg powiatowych z drogą wojewódzką i to w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek z Radomina przy szkole do miejscowości, w stronę miejscowości Piórkowo i drugie, o drugim skrzyżowaniu rozmawialiśmy przy drodze wojewódzkiej w centrum Radomina w stronę miejscowości Szczutowo. Te dwa skrzyżowania przy przedszkolu. Byśmy chcieli to przebudować, położyć nową nawierzchnię. Mamy z panem starostą uzgodnione, że prawdopodobnie te dwie inwestycje, czy może te trzy, będą w tym roku jeszcze wykonane. Tego samego dnia jeszcze o godzinie 18 uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczych Straży Pożarnych w Płonnym. 23 lipca w sobotę uczestniczyłem w super zorganizowanej imprezie Lato w Dolinie Drwęca, piknik rodziny z okazji Dnia Świętego Jakuba, który odbył się na boisku szkolnym w miejscowości Płonne. W niedzielę 24 lipca uczestniczyłem w pierwszym zorganizowanym maratonie, który swoją relację miał początek z szafarni przez Golub Dobrzyń, Ciechocin, Obrowo do miejscowości Toruń. Na rynku nowomiejskim była meta. Był to zorganizowany pierwszy raz w historii maraton szlakiem Świętego Jakuba. W związku z tym, iż odbywały się dni kujawsko-pomorskie, dni Świętego Jakuba, Camino Polaco. I wczoraj, w dniu 27 lipca, odbyłem spotkanie z prezesem Ochotniczych Straży Pożarnych z Dulska, z panem Leszkiem Szulcem i Dariuszem Grębockim. Rozmawialiśmy o inwestycji w garaż, w związku z tym, iż spodziewamy się w miesiącu październiku otrzymać nowy samochód i będziemy musieli przeprowadzić odpowiednie remonty w tym garażu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Radomin do Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii i panią kierownik Klaudię Lipińską-Kilińską. Proszę o przedstawienie nam tego projektu. Dziękuję. Teraz? Dobrze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, podaje się pod rozwagę projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Radomin do Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 12 oraz artykułu 10 ustęp 1 w związku z artykułem 7 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z artykułem 2 punkt 15 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii uchwala się, co następuje. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia gminy Radomin do Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii. Zasady funkcjonowania Klastra Energii, o którym mowa w ustępie 1, a także zasady współpracy partnerów, wyznaczanie koordynatora i jego obowiązków oraz uprawnień określone zostaną w porozumieniu cywilnoprawnym, o którym mowa w artykule 2 punkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radomin. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Radomin. W związku z wyznaczaniem nowych kierunków rozwoju opisanych w dokumentach strategicznych Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030, raportu Polska 2030, wyzwania rozwojowe, Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku, Strategii Przyspieszenia 2030+,
w tym działań zmierzających do tzw. zielonej transformacji, powstała koncepcja utworzenia Kolubsko-Dobrzyńskiego klastra energii. Definicja prawna, także sposób funkcjonowania klastra zostały określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Ideą klastra energii jest dążenie do wytwarzania i dystrybucji w jego ramach i na obszarze jego funkcjonowania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby jego członków. Instrumentami do osiągnięcia tego celu są na przykład farmy fotowoltaiczne na terenie gmin, a także mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna wykorzystywana będzie, jak wspomniano powyżej, na potrzeby członków klastra, obniżając tym samym koszty związane z zakupem energii. Ważną kwestią, która wymaga podkreślenia, jest to, że w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej pojawiają się środki bezpośrednio skierowane do takich podmiotów jak społeczności energetyczne, w tym klastry energii, lub dają możliwości pozyskania środków członkom klastra, co stanowić będzie kryterium dostępu do tych środków. Członkami Golubsko-Dobrzyńskiego klastra energii będą następujące gminy: gmina Golub-Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń, gmina Bobrowo, gmina Dębowa Łąka oraz gmina Radomin. Rok 2022 jest momentem strategicznym na podjęcie działań związanych z utworzeniem klastra w świetle pojawiających się informacji mówiących o tym, że pierwsze nabory wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej ukierunkowane będą właśnie na obszar związany z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Zasady funkcjonowania klastra oraz jego struktura organizacyjna uregulowane zostaną zapisami porozumienia cywilnoprawnego podpisanego przez wszystkich członków. Opracowany zostanie regulamin, w którym wskazane będą prawa i obowiązki członków klastra oraz osoba jego koordynatora. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani kierownik. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Myślę, że warto tutaj powiedzieć, że tak jak tutaj pani kierownik stwierdziła na początku, otwierają się nowe możliwości, my z nich chcemy korzystać. Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza uchwała będzie takim krokiem właśnie w tę stronę, a energia elektryczna dzisiaj to jest jeden z najważniejszych elementów, tak, i kosztów, i naszego życia. Także no, miejmy nadzieję właśnie, że te możliwości uda nam się wykorzystać, a może jeszcze nawet na tym zarobimy, że tak powiem. No właśnie, dla naszych mieszkańców, to warto może o tym jeszcze dwa słowa powiedzieć. Nie wiem, czy pani kierownik, czy pan... Ideą klastra jest łączenie, gromadzenie osób, podmiotów zainteresowanych wyniesieniem potencjału w postaci produkowanej przez swoje instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli farm fotowoltaicznych, wiatraków, biogazowni w przypadku przedsiębiorstw, jest wniesienie tego potencjału energetycznego. I klaster jest powołany po to, żeby móc jednoczyć takie podmioty, które są zainteresowane jakby przekazywaniem produkowanej przez siebie energii, a później po korzystnych warunkach finansowych odkupowania energii na potrzeby swojej działalności. Więc to jest takie stowarzyszenie, zgromadzenie osób, podmiotów, które zarówno będą wnosić produkowaną przez siebie energię, jak i później dystrybuować, korzystać z niej. Tu jest bardzo ważnym aspektem to, ażeby znalazło się takie zainteresowanie wśród podmiotów prywatnych, firm, które zechcą przystąpić do tego, dlatego że jako gmina my dysponujemy instalacjami fotowoltaicznymi na budynkach użyteczności publicznej i jakby to jest to, co my wnosimy do tego klastra. Prawdopodobnie będą też tutaj, jeżeli nam perspektywa finansowa pomoże, będą realizowane dodatkowe inwestycje z zakresu tworzenia nowych OZE, wówczas jakby ten nasz potencjał będzie się zwiększał. Gminy, które są tutaj wymienione, również dysponują czy to farmami fotowoltaicznymi, czy wiatrakami. Mamy również gminę, która na swoim terenie posiada biogazownię, więc jakby my kondensujemy, gromadzimy cały ten potencjał, a później tworzymy takie warunki, w których możemy dystrybuować pomiędzy uczestników tego klastra energię elektryczną. Czyli docelowo, jeżeli mieszkańcy w tym będą brali udział,
Będą też mieli łatwiej, oczywiście, tak? Będą czerpać korzyści z przynależności do klastra. Czyli będzie to się przekładało bezpośrednio na korzyści dla naszych mieszkańców. Tak, na tę chwilę tą właśnie uchwałą tworzymy jakby taką płaszczyznę do porozumienia, do rozmowy. Chcemy na jej podstawie krystalizować jakby warunki przystępowania, warunki finansowe. Myślę, że w kolejnych miesiącach będziemy wiedzieć jeszcze więcej, jak wygląda zainteresowanie ze strony mieszkańców, przedsiębiorców. Będziemy wiedzieli, jakie warunki możemy zaproponować, także tutaj potrzeba kilku miesięcy czasu na to, żeby ta sytuacja jakby nabrała pędu i żeby właśnie wykrystalizować te warunki współpracy. Ale myślimy, że na tę chwilę przy obecnych cenach energii i przy perspektywie, jaka nas czeka, jest to dobre posunięcie, na pewno korzystne dla mieszkańców. Jeżeli tylko będą zainteresowani przystępowaniem do tego klastra, myślę, że na pewno odniosą korzyści z tego. Tak, bardzo dziękuję pani kierownik, bo to jest tak, był list intencyjny, teraz będzie uchwała nasza. I później za tym dopiero, tak jak pani kierownik powiedziała, pójdą kolejne kroki, tutaj już rozwiązania, konkretne rozwiązania prawne. Także tym krokiem zaczynamy i będzie to trwało przynajmniej kilka miesięcy, zanim to wszystko tak okrzepnie powstanie, ale kierunek myślę, że będzie dobry. Istotne jest właśnie to, że my na podstawie listu intencyjnego widzimy, ile samorządów jest zainteresowanych. Kolejnym krokiem jest, tak jak pan przewodniczący powiedział, powzięcie prezentowanej uchwały, która pozwoli właśnie tworzyć taką płaszczyznę, ustalać warunki, na jakich to będzie funkcjonowało, i ten klaster, jakby funkcjonowanie tego klastra będzie składało się z przynajmniej trzech takich etapów, które będą określały, jakie zasady w danym etapie powinny być zrealizowane, ażeby jakby móc pójść dalej i ten klaster już w pełni eksploatować. Powzięcie tej uchwały jest istotne o tyle, że jeżeli już będzie ten klaster powołany, to my jako takie ciało, takie stowarzyszenie tego klastra, możemy wówczas starać się o środki z Unii Europejskiej, które będą przeznaczone na dostosowanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, tak żeby ta infrastruktura dała sobie radę z przetwarzaniem energii wtedy przetwarzanej w ramach tego klastra. Więc tutaj chodzi o linie wysokiego napięcia, kondensatory, różnego typu urządzenia techniczne, i Unia Europejska też jakby docelowo będzie przekazywała środki na funkcjonowanie, na organizację prawną tego typu stowarzyszeń, tego typu klastrów, więc myślę, że tu byłoby grzechem nie skorzystać z takiej możliwości i z takiej perspektywy, i przystąpienie, tworzenie tego klastra jest najlepszym, co możemy na tę chwilę zaproponować naszym mieszkańcom, tak żeby im odrobinę ulżyć w tych rosnących cenach energii. Tak, myślę, że kierunek właśnie jest dobry, a sytuacja i polityczna, i gospodarcza w Unii Europejskiej jest taka, że te działania, chcąc nie chcąc, muszą być wymuszone i przyspieszone. Podejrzewam, że gdyby nie ta sytuacja, byłoby to wszystko docelowo gdzieś tam rozłożone na wiele lat, a tak będzie trzeba to wszystko robić o wiele szybciej i my już w to wchodzimy, to warto chyba podkreślić, a kto się spóźni, ten będzie miał później problemy. Myślę, że wyczerpaliśmy na ten moment te informacje. Bardzo dziękuję pani kierownik. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do przedstawienia stanowiska poszczególnych komisji i tak. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów, przewodniczący pan Jan Pilarski. Jakie jest stanowisko komisji? Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, przewodniczący pan Dawid Stachowski. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Jaka jest opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, przewodniczący pan Waldemar Tucholski. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo Radni, znamy stanowiska komisji. Przechodzimy teraz do przegłosowania proponowanego projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 Radnych i wszyscy Radni opowiedzieli się jednogłośnie za przystąpieniem do tego klastra, czyli za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Punkt 8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań. Bardzo proszę.
Pan Jan Pilarski, bardzo proszę. Miałbym takie pytanie, panie wójcie, czy ta firma, co nas w Jakubkowie robi, tam dzisiaj byłem, zobacz, jak oni tam pracują. Bardzo dobrze im tam te prace idą w dobrym kierunku, bo to wszystko ładnie zaczyna wyglądać, nie? Czy oni w Jakubkowie, Jakubkowo, Szczutowo, Trąbin lub Łupki, oni robili też te natryskowe, ta firma, bo skoro oni już są, nie, a tam są duże ubytki, no dziury się porobiły już w niektórych miejscach, nie, może przy okazji by mogli pouzupełniać, chyba pod Łupki to już tam gwarancja minęła, mi się wydaje, bo to tam już będzie przeszło 5 lat, około 7 lat, ale Jakubkowo i Szczutowo, tam w Szczutowie przed tymi pargórkami tam coś się porobiło, ubytki, nie? I w Jakubkowie też, te Jakubkowo-Szczutowo tam, nie pamiętam dokładnie, czy to ta firma robiła, nie chcę tam im, jak to się mówi, na tego, ale jeżeli nie ta firma, nie, no to tak bym prosił, żeby tam, czy tutaj pracownicy nasi z gminy, czy jakaś firma, nie, pouzupełniała, nie, bo tam się już takie znaczne zrobiły te ubytki drogowe. No dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tutaj odpowiem w imieniu pana wójta, dlatego że pan wójt też już po objeździe tych naszych dróg zgłosił problemy właśnie z eksploatacją niektórych ciągów komunikacyjnych. Nie ta firma, jednakże firmy, które nadal obejmują okresem gwarancji wykonane przez siebie roboty drogowe, są już poumawiane, w najbliższym czasie dojadą, uzupełnią te ubytki. Natomiast w drodze, o której pan mówił, w stronę Płonnego, tam już wygasła gwarancja, jednak jest skierowany do naprawy tej drogi nasz podmiot tutaj wewnętrzny, czyli Samorządowy Zakład Budżetowy. Czekamy na dostarczenie materiału, bo ten materiał jest teraz też dosyć trudno dostępny. Już nie mówimy o kosztach, które się zwiększyły kilkukrotnie, ale czekamy na dostawę materiału, także na bieżąco jest sytuacja monitorowana i zlecenia są już jak najbardziej przekazane do naprawy tych dróg. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Pani Klaudio, korzystając z audio, to znaczy, że i przegląd robiliście też na innych drogach? Tak, na bieżąco są realizowane. Na bieżąco. Jakby na polegamy gminy, tak? Na swoich objazdach, na sugestiach pana wójta, który też na bieżąco od mieszkańców przyjmuje ewentualne zgłoszenia, poza tym no, w ramach swojej działalności tutaj jakby widzi i monitoruje stan dróg. Także na bieżąco działamy. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję. O to chodziło. A przy okazji jeszcze przy tym sklepie kiedyś tam alarmowałem tą lampę na tego, jakby tak już na odbiór tych dróg nowo zrobionych w Jakubkowie dało radę tą lampę zainstalować dla bezpieczeństwa tam, bo to tam teraz trochę będzie niebezpiecznie, bo tam ten sklep zasłania tak na ten, nie? I tam się może tam spotkać jakieś raz nieszczęście, to prosiłbym o tą lampę fotowoltaiczną tam na tym rogu w Jakubkowie koło sklepu, nie? To już kiedyś zgłaszałem, to było tam zapisane, nie? Ale tak przy okazji, jak już teraz będzie tam ten odbiór, to miło by było, jakby zaświeciła. Dziękuję bardzo. Tam, panie Janku, lampa to jest jedno, ale jeszcze to lustro tam by było też chyba, nie? I lustro też. Przydatne, tak. No. W tamtym miejscu na skrzyżowaniu w Jakubkowie przydatne. Jak najbardziej. Dziękuję panie przewodniczący, że pan mnie uzupełnił, bo to też jest ważna rzecz. Tak, żeby tam dla bezpieczeństwa najważniejsze w naszej gminie zawsze było i jest, nie? Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Aha. Nie widzę, tak? Dobrze, wyczerpaliśmy. Panie wójcie, czy coś? Tak, panie wójcie, bardzo proszę. Ja odpowiem. Szanowni państwo, jesteśmy po takiej wizycie na wszystkich drogach. Wiemy o każdym problemie. Jest zlecone tam, gdzie była gwarancja, tak jak pani Klaudia powiedziała, dojadą firmy i to naprawią. Natomiast tam na drogach, których się skończyła gwarancja, już jest zlecenie dla Samorządowego Zakładu Budżetowego. Jeżeli chodzi o lampę, to przygotowaliśmy się już nawet do zakupu, ale okazało się, że ceny lamp w związku z tym, co się dzieje na rynku ogólnoświatowym, mocno poszły w górę i wstrzymaliśmy się, wiedząc też z drugiej strony już takie informacje, które do nas docierały, że teraz te materiały budowlane i stal spada. Na dzień dzisiejszy stal już kosztuje tona 4000 zł
z 12 tysięcy, także czekamy też jeszcze, co się dzieje z tymi lampami fotowoltaicznymi. One co roku taniały, ale przez ten taki kryzys, który powstał na świecie, strasznie poszło w górę, dlatego też się wstrzymaliśmy. Poczekamy na odpowiedni moment. Natomiast te lustro też bardzo dziękujemy za przypomnienie. Będziemy chcieli teraz jeszcze jak najszybciej je zamontować. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Jeszcze raz popatrzę, nie widzę nikogo więcej. Dobrze. Szanowni państwo, punkt 8 wyczerpaliśmy. Punkt 9, udzielenie odpowiedzi na zgłaszanie interpelacji i zapytania, był na bieżąco realizowany. Przechodzimy do ostatniego punktu, punktu 10. Wolne wnioski, zakończenie obrad sesji. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Pan Henryk Roman-Kwiatkowski, bardzo proszę. Ja bym chciał podziękować panu wójtowi bardzo serdecznie za wyremontowanie pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury dla mieszkańców Ukrainy, za nowy piękny podjazd dla wózków inwalidzkich, no i normalnych wózków, oraz wyremontowanie schodów z tyłu przy WDK oraz poprawienie elewacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Kto z państwa jeszcze? Tak, bardzo proszę, pan zastępca wójta, pan Sławomir Rożek. Drodzy państwo, skorzystając z sytuacji, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tych wydarzeń, które były i nadchodzą u nas w gminie. Chciałbym zacząć od maratonu, o którym pan wójt wspomniał, i tutaj podziękować panu wójtowi za to, że dał zielone światło na organizację tej imprezy w naszej gminie. To była, no, że tak powiem, historyczna, w mojej ocenie, chwila, no bo pierwszy maraton w naszej gminie to była impreza o randze ogólnopolskiej. Zawodnicy z całej Polski przyjechali tu do nas do Szafarni, mieli okazję trochę zwiedzić naszą gminę, zobaczyć naszą gminę. My mieliśmy okazję się wypromować na rynku nowowiejskim w Toruniu. Mieszkańcy Torunia podchodzili, pytali, gdzie jest ta gmina Radomin, co się u nas dzieje, co u nas jest ciekawego, więc myślę, że to była dla nas dobra okazja, żeby się wypromować. Także serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy w to wejść. Korzystając też z okazji, chciałbym podziękować pani dyrektor ośrodka Chopinowskiego, pani Agnieszce Brzezińskiej, za świetną współpracę przy organizacji tego maratonu, i pani Kindze Łęgowskiej, która była oddelegowana z ośrodka do organizacji tego wydarzenia. Oczywiście mnóstwo osób tu z naszego środowiska też było zaangażowanych, i tak z tego miejsca chciałem podziękować strażakom z naszych jednostek OSP, bo strażacy z każdej jednostki od nas byli na trasie i zabezpieczali trasę, dbali o bezpieczeństwo uczestników maratonu. Było to dla nich o tyle trudne, że oni byli umiejscowieni w miejscowości Złotoria, więc nie na swoim terenie, a na terenie obcym zupełnie dla siebie. To było prawie 30 osób z naszych jednostek, więc dużo osób się zaangażowało w to. Dziękuję bardzo pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, którzy byli tam na miejscu w Toruniu. Dziękuję pracownikom Samorządowego Zakładu Budżetowego, którzy też dbali o obsługę techniczną. I też z tego miejsca serdecznie dziękuję za udział i gratuluję pani sekretarz, pani Ewie Drawert, bo pani Ewa wzięła udział w maratonie, ukończyła go ze świetnym wynikiem i była naszą, myślę, że dumnym reprezentantem gminy Radomin. Także serdecznie gratuluję i dziękuję. Oczywiście, jeżeli maraton będzie za rok, zapraszam. Myślę, że to świetne wydarzenie. Tak jak już mówiłem na początku, zapraszam na najbliższą niedzielę na godzinę 20 do parku tutaj w Radominie na inscenizację związaną z rocznicą Powstania Warszawskiego. I tak, żebyście państwo mieli te weekendy zajęte, na kolejny tydzień 7 sierpnia zapraszamy do miejscowości Płonne, na boisko sportowe w Płonnym, na 14 turniej Sołec, pierwszy raz w miejscowości Płonne, także coś nowego. Oprócz samego turnieju oczywiście zapraszamy na atrakcje dla dzieci, dla młodzieży. Oprócz samego turnieju, mówię, przewidujemy różne inne atrakcje. Także serdecznie dziękuję za tą współpracę przy maratonie i zapraszam na kolejne wydarzenia organizowane przez Gminę Ośrodek Kultury i Sportu i Gminę Radomin. Dziękuję. Panie Sławku, bardzo dziękuję. Myślę, że to ważne, że nasza gmina jest widoczna, że no i tyle osób przy okazji się angażuje, to dobrze, tylko dobrze o nas świadczy. A reklama jest dźwignią handlu, także to podstawa.
No i nie ukrywam, Panie Ewo, że liczymy na godne reprezentowanie w przyszłym roku. To nie ma tak łatwo. Ale oczywiście przyszły rok jeszcze jest parę miesięcy. Także to jeszcze troszeczkę czasu jest. Szanowni Państwo, ja z kolei chciałbym też zwrócić uwagę na to, co tutaj Pan Wójt dzisiaj nam mówił, informował nas o tej drodze, która będzie remontowana, drodze Wilczewo w stronę Dulska, bo to jest ważny element. Myśmy tutaj, no jak tylko pamiętam, to zawsze tu były właśnie rozmowy na ten temat, że tak? Tak, tak, to już było od wielu lat, bo to jest jedna z takich trzech dróg, które no, spędzały nam sen z powiek, że tak powiem. I teraz no, dzięki właśnie też, trzeba warto podkreślić, tu Pan Wójt o tym mówił, o tej bardzo dobrej współpracy powiatu golubsko-dobrzyńskiego z nami, z gminą Radomin. Udało się to zrobić. Tutaj też patrzę na Pana Wójta, bo ten udział swój, jego był też tutaj ważny. Są pieniądze, kwestia realizacji, na pewno najpierw oczywiście te procedury przetargowe i tak dalej, no, ale czy to będzie na koniec tego roku, czy będzie to w przyszłym roku, to myślę, że to już nie ma wielkiego znaczenia, natomiast ważne jest, że są pieniądze, że będzie to robione, realizowane, no i ta droga w końcu będzie wyglądała tak, jak ona powinna wyglądać już od dawna. Także jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj za zaangażowanie, bo też i Państwo radni też wiele razy podnosiliście tę kwestię z różnych stron i różni radni. Także no, dobra wiadomość, tak? Dobra wiadomość dla naszej gminy, bo po tych drogach wszyscy też jeździmy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy ten punkt, wolne wnioski. Tak, Pan Wójt, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo miło jest, jeżeli ktoś docenia działalność urzędu wójta i od czasu do czasu powie słowo dziękuję, ale chciałem, nawiązując tu do słów Romana Kwiatkowskiego, chciałem podziękować Wam, drodzy sołtysi i radni, bo dzięki Wam to możemy dbać o rozwój naszej gminy i też jeżeli chodzi o inwestycje, ale też o te drobne rzeczy, o taki porządek, żeby był porządek. Tutaj chciałem podziękować akurat Heńkowi Romanowi Kwiatkowskiemu i Heńkowi Romanowskiemu, który dzisiaj jest sekretarzem i innym radnym i sołtysom za to, że nam mówicie o takich rzeczach, że zgłaszacie nam, że by trzeba oczyścić jakiś rów przydrożny albo skosić trawę, albo zrobić porządek przy świetlicy, czy odpada gdzieś tynk, czy płytka oderwała się ze schodów do świetlicy, czy do jakiegoś innego budynku użyteczności publicznej. I za to chciałem Wam podziękować, że to Wy pilnujecie, abyśmy dbali wspólnie o naszą gminę. Także dziękuję. Dziękuję, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt 10, wolne wnioski. Ta sesja była sesją taką trochę, że tak powiem, nadzwyczajną. Dziękuję za dzisiejsze przybycie, za udział. Taka była potrzeba i to zrealizowaliśmy. Planowana sesja, druga połowa sierpnia, tak? Myślę, że tutaj wcześniej potrzeby jakiejś nie będzie, ale oczywiście, gdyby wyniknęło, to jesteśmy zawsze do dyspozycji. Czyli druga połowa sierpnia, pewnie po 20 sierpnia podejrzewam, że będzie kolejna sesja Rady Gminy w Radominie. Szanowni Państwo, zamykam obrady 41. sesji Rady Gminy w Radominie. Dziękuję bardzo.